No i nadszedł ten dzień, kiedy wysadzam, a właściwie rozsadzam paprykę, bo ona nie była w ogóle pikowana. Nie miałam czasu, tak jak wam tam narzekałam w piątek na filmiku, czy w czwartek. Tutaj stały sobie pomidorki w tych moich pudełkach owiniętych workami na śmieci, czyli takich prowizorycznych tackach, ale bezpłatnych, darmowych. I oczywiście nasionka też były darmowe, bo to były papryczki z supermarketu. I mamy tak, mamy taką długą mięsistą, mamy zwykłą czerwoną, pomarańczową, żółtą, mamy słodkie papryki, mamy papryki mini, czerwone, pomarańczowe, żółte i chili. Chili jeszcze czeka na przesadzenie i powiem wam, tych papryczek czerwonych, żółtych, słodkich jest chyba ze 100, a chili będzie z 50. I powiem wam, się zastanawiam głęboko, po co mi to, czy ja jestem mądra, po co dwóm ludziom w gospodarstwie domowym potrzeba tyle tego. Podejrzewam, że rozdam sąsiadom na działkach. Ej, a wy co robicie z nadmiarem? Wyrzucacie? Czy też to, jak ja, rozkładacie do setek doniczek i później martwicie się, gdzie to wszystko wysadzić? Do zobaczenia jutro.